górze jak... Dam z posadzką, to już zupełnie inna bajka. Tu będzie wielki kominek. Cała praca została już przykryta. Niektóre pomieszczenia dopiero czekają na podłogę. To jest, jak pamiętacie, pomieszczenie rekreacyjne. Tu już markery są ustawione. Natomiast część dzienna jest już gotowa. Fajnie to wygląda. Na piętrze posadzki również są gotowe. Zostały tylko łazienki, bo tu poziom jest inny, czyli będzie opuszczony poziom posadzki względem reszty pomieszczeń, gdyż po prostu wykończenie jest inne. Tu idą płyty kamienne, a tu będzie parkiet. Sypialnia również jest już wylana. W tej chwili bardzo fajnie prezentuje się to pomieszczenie. Okay. Natomiast podejdźmy na strych, bo dzisiaj zalewany jest strych. W tej chwili zalewamy strych. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, mieliśmy tu bardzo dużo instalacji. Wszystko już w tej chwili zostało zakryte. I właśnie kończymy ostatni etap. Czyli przykrywamy to wszystko wylewką anhydrytową i na koniec zostaną tylko rewizje do wentylacji i to będzie wszystko. Kolejny temat powoli jest zamykany. Kończymy posadzki anhydrytowe. Za chwilę będzie można wejść z wykończeniówką. Przymierzamy się do odwiertów pod pompę ciepła. Natomiast samą kotłownię też za chwilę będzie trzeba kończyć. Maszynownia wentylacji i tak dalej. O sprzęty elektryczne. Tu nie należą do naszych obowiązków. Całe kablowanie nie jest nasze. My robiliśmy tu wszystkie instalacje sanitarne. Natomiast elektryka już robił inny wykonawca. Przy tak dużych tematach najczęściej dzielimy pracę, czyli elektrykę robi inna firma, my robimy całą resztę. Tak, żeby skrócić czas realizacji. Wiadomo, że przy tak dużych tematach musielibyśmy spędzić tu sporo czasu. Oczywiście pokażemy dalsze realizacje, jak ten budynek będzie nabierał kształtu końcowego. A tymczasem do zobaczenia na innej budowie.